Dobra, witamy na poziomie trudnym. Au, dostałem. Tutaj jest flaga, szybko zanim ten marynarz się znowu pojawi. Aha, tutaj nie ma. Kurczę. A masz? Okej, udało się. Tak, i jak widzicie, jest poziom trudny. Pokonałem tak przy okazji szybciej trasę. I jak widzicie, mamy tu teleport do poziomu dodatkowego w poziomie trzecim. I wow! No dla początkującego gracza może się to wydawać taki bardzo trudny poziom dodatkowy, ale według mnie... według mnie to po prostu kwestia wprawy. Ale nie ukrywam, że to nie należy ten poziom do takich łatwych bardzo. Tak, polega on na zebraniu, no znaczy polega jak każdy na zbieraniu monet. No jednak musimy zarówno pilnować, żeby nie wpaść w przepaść, jak i nie dać się uciąć tym gilotynom. No gilotyny też są tak ustawione, że po prostu jeżeli się o nie zahaczymy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że spadniemy w przepaść. Zresztą po co ja mówię na to gilotyny, skoro dopiero powiedziałem, że to są ostrza, według mnie. Po prostu cierpliwość. Czekamy na takie odpowiednie momenty do przeprawiania się między tymi ostrzami. Okej, mamy wielką monetę. Jak na razie idzie nieźle. Niesie się tylko echo tych ostrzy. Teraz tak się ustawić. Wow, myślałem, że spadnę przez chwilkę. Okej. Teraz idziemy tą ścieżką taką prawidłową. Tam zboczyłem tylko, żeby zabrać tamtejsze monety. Jak na razie jakoś idzie. Przyznam się, jak odkryłem pierwszy raz ten poziom dodatkowy, to bałem się nastąpić na te białe platformy, bo myślałem, że one się zapadają. Znaczy, nie wiem po co taki pomysł, żeby monety podkładać w takich kółkach, okręgach i żeby one po prostu się zapadały. Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Tutaj takie nieciekawe ustawienie. Ale okej, teraz wystarczy nam tylko sięgnąć po tamtą dużą monetę, więc postawię tutaj flagę. W porządku. Może lepiej będzie, jak z tej strony przeskoczę. Dobra, do tej monety już się dostanę bez większych kłopotów. Tak jest. Teraz poczekajcie, tylko niech tu przejdę. Teraz tak trzeba się ustawić, żeby nie dać się żadnej gilotynie, ukośnik, ostrze pociąć. Dobra, udało się. Uff. No, powiało troszkę grozą w tym etapie u mnie, muszę przyznać. Okej, tak więc cięcie, powracamy do poziomu, do poziomu trudności normalnego na mapę, na mapę wszystkich poziomów. Tak więc, za chwilę wracam. Okej, no i to właściwie tyle, co chciałem wam pokazać. Tak, przeszliśmy zarówno trzy pierwsze poziomy normalne, jak i trzy poziomy dodatkowe w grze Kangurek Kao. Za tydzień, który miałem zamiar powiedzieć, w następnym let's playu zajmiemy się poziomem 4., 5., 6. i 7., który jest bossem, jak widzicie, taki misiek jakby, 7. poziom. No i zajmiemy się też poziomami dodatkowymi 4., 5. i 6. Tak, w poziomie 7. nie mam dodatkowego etapu, co by było oczywiście bez sensu, gdyby był. No ale, wiecie,
Będę przechodził jednak po 3 poziomy, z wyjątkiem no takich starć z bossami. Je będę wliczał no po prostu tak jak wyjdzie let's play, tak jak do nich dojdę, tego samego dnia ich właśnie będę pokonywał. Tak więc no to będzie tyle jeśli chodzi o Kangur Kakao na dziś. Na razie, cześć.